Witam, jestem Kanahani i dzisiaj mam zamiar pokazać Wam dwa proste sposoby na cieniowanie futra technikami komputerowymi. Zapraszam. Pierwszy sposób jest prostszy i wygląda też dużo prościej. Używam go najczęściej w komiksach, konkretnie w komiksie Ekopradalnych. Tutaj macie parę przykładów. Jeżeli jesteście zainteresowani samym czytaniem, to w opisie filmu macie link. A teraz przejdźmy do samej rzeczy. Jak to pocieniować? Na początek potrzebujemy już pokolorowanej jakiejś postaci. Wybrałam sobie tę klatkę z okiem. Zatem nad warstwą z kolorami robimy nową warstwę. Następnie w danej warstwie dajemy tryb pomnóż. Kolejnym krokiem z pomocą probówki jest pobranie koloru tła. Następnie nasz pędzel powinien mieć ustawione sterowanie kryciem z użyciem nacisku pędzla. Teraz dobieram sobie odpowiedni pędzel. Ja lubię rysować takim kwadratowym, ale równie dobrze nada się okrągły. Po prostu lubię kwadraty. Jedyne co nam teraz pozostało, to po prostu zacieniowanie tam, gdzie powinny być cienie. Po prostu. Jak widzicie, nie robię tego wcale dokładnie i nie wygląda to tak dobrze, jakby można było tego chcieć. Ale spokojnie, zaraz dojdziemy do sedna sprawy. Jak widzicie, dzięki temu, że mam włączone sterowanie naciskiem, jest pewne zróżnicowanie w tych odcieniach i tonach. Do czego nam się to przyda, za chwilę zobaczycie. Okej, uznajmy. Na razie wygląda to tak. Przyznajmy, nie jest to zbyt satysfakcjonujące. Zatem bierzemy narzędzie smużenie. W jego ustawieniach powinniśmy mieć odznaczone wszystkie inne. Po prostu najzwyczajniejsze w świecie smużenie z dynamiką kształtu i wygładzeniem. I to wszystko, bez żadnych ustawień. Intensywność ustawiam na około 60%. Oraz tutaj mamy włączone sterowanie naciskiem pióra. Pamiętaj też, aby nie mieć zaznaczonego próbkowania wszystkich warstw, ponieważ kiedy będzie to zaznaczone, będziesz rozmazywać swoje linie. Zatem odznaczamy tę opcję. Następnie powiększamy troszkę pędzel, zależnie od tego, co mamy właśnie zamiar wtyrkować. W przypadku, gdyby to była na przykład klatka pierwsza, tam jest trochę mniejszy, no bo wiadomo, postać jest mniejsza i musi być bardziej szczegółowo. Następnie najzwyczajniej w świecie rozmazujemy, wykonując ruchy zgodne z kierunkiem układania się futra. Tak oto mniej więcej prezentuje się efekt, jaki powinniśmy uzyskać. Z pewnością Wam uda się zrobić to lepiej, ponieważ podczas nagrywania mój komputer po prostu nie wyrabia. Jednak to nie jest wszystko. Na razie mamy same cienie. Kolejnym krokiem jest dodanie świateł. Tworzymy nową warstwę i dajemy jej tryb. Na przykład łagodne światło bądź rozjaśnianie. Zależy, co Wam akurat pasuje. Ja wezmę łagodne światło.
Biorę mój kolor i znacznie go rozjaśniam. Wezmę sobie w tym wypadku biały. Następnie biorę pędzel. Ustawienia są dokładnie takie same, jak były poprzednio. Teraz rysuję światła tam, gdzie są jaśniejsze, rozjaśnione miejsca, przez w tym wypadku księżyc. Następnie bierzemy ponownie smużenie i robimy dokładnie to samo. Tak oto mniej więcej prezentuje się efekt końcowy. Jak widzimy, sposób jest bardzo prosty, a dzięki temu, że wcześniej mieliśmy włączone sterowanie krycia z użyciem nacisku, mamy tutaj takie ładne przejścia kolorów. Przejdźmy do drugiego sposobu. Mamy tutaj takiego przykładowego dzika. Sposób ten wymaga trochę więcej pracy, ale jest też bardziej detaliczny. Tworzymy nową warstwę nad naszym kolorem. Osobiście bardzo lubię tryb przycinania. Aby go włączyć, trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na daną warstwę i utworzyć maskę przycinającą. Dzięki temu wszystko, co rysujemy na tej masce, jest przycięte do tego bazowego koloru. Co to znaczy? Jeżeli weźmiemy kolor i pomarzymy, to nic nie będzie wyjeżdżało nam poza linię. Zatem mając takie ustawienia, ponownie bierzemy i ustawiamy tryb warstwy na pomnóż. Następnie wybieram sobie jakiś kolor, na przykład żółty, i bardzo luźno, z takimi samymi ustawieniami pędzla jak poprzednio, co najwyżej mogę jeszcze włączyć sobie sterowanie rozmiarem, po prostu rysuję takie bardzo luźne cienie. Na razie nie dbam o to, jak to wygląda, czy jest dokładnie, czy nie. Dobrze, mamy bardzo wstępnie zrobione cienie. Następnie, na nowej warstwie, podobnie jak poprzednio, przycinamy ją do naszego koloru i ustawiamy tryb łagodne światło, bądź rozjaśnianie, bądź co tam sobie chcemy. I dajemy światła. W tym wypadku także nie musimy dbać o dokładność. Na razie prezentuje się to w ten sposób. Kolejnym krokiem jest stworzenie nowej warstwy. Tym razem ma zwykły tryb. Przycinamy ją tak jak te poprzednie. Następnie warto sobie przybliżyć. Bierzemy pędzel. Ustawienia nadal są takie same. Mamy włączone sterowanie kryciem i sterowanie rozmiarem. W tym wypadku sterowanie rozmiarem jest bardzo ważne. Następnie pomniejszamy trochę nasz pędzel i używając Alta, za każdym razem klikamy Alt, włącza nam się probówka. Jak go puszczam, powraca do pędzla. Dzięki temu mogę łatwo sobie pobierać, rysować, pobierać i rysować dalej. I właśnie w ten sposób mam zamiar to wszystko pocieniować. Pobieram ciemniejszy kolor i cieniuję, tylko że tym razem zachowuję kształt futra. Pobieram jaśniejszy kolor i robię to podobnie. Tak samo ze światłami. Cały czas warto pamiętać o tym, jak układa się futro. Jeżeli nie wiesz, jak układa się futro danego zwierzęcia, warto wpisać sobie w Google'ach i po prostu obczaić parę zdjęć.
tak oto prezentuje się to na obecnym etapie. Aby nie marnować waszego czasu, nie futerkowałam całej reszty. Jednak to nie jest koniec. Nad wszystkimi innymi warstwami tworzymy nową warstwę, bierzemy kolor czarny, a następnie z pomocą wiaderka zapełniamy całą warstwę kolorem czarnym. Następnie ustawiamy tryb warstwy na kolor. Co nam to umożliwia? Dzięki temu bardzo czysto widzimy, jakie są kontrasty pomiędzy cieniami. W tym wypadku uznaję sama, że mi one nie odpowiadają, że kontrasty powinny być większe. Zatem tworzę nową warstwę. Oczywiście przycinam ją do całej reszty. Pobieram kolor i biorę jaśniejszy. Następnie robię takich kilka kresek. Następnie, kiedy uznam, że tyle kresek mi wystarczy, ponownie włączam tę warstwę przyciskiem tego małego oka. Teraz widzę, że kontrasty są w miarę w porządku, ale brakuje mi ciemnych miejsc, ponieważ szkic trochę za bardzo wybija się z całej reszty. Zatem pobieram kolor szkicu i dodaję trochę ciemniejszych miejsc. Jak pewnie widzicie, nie dbałam szczególnie o to, aby to było jakoś bardzo, bardzo dokładne. Patrzymy ponownie. Widząc, że kontrasty są już w porządku, wracam do dawnego widoku i robię dokładnie to, co wcześniej. Czyli pobieram kolor i mazam, żeby nie było to takie zbyt ostre. I tak robię z całą nowo nałożoną warstwą kolorów. Tak oto mniej więcej prezentuje się pocieniowana wersja. Tutaj wyglądają jej kontrasty. Technika jest ta o tyle fajna, że możemy robić futro tak szczegółowe, jak tylko nam się podoba. Wystarczy, że weźmiemy mniejszy pędzel i będziemy robić dokładnie to samo w kółko. Nasze futro będzie stawało się coraz bardziej detaliczne. Ale przestać możemy w dowolnym momencie i zawsze będzie wyglądało to w porządku. Na sam koniec możemy oczywiście tutaj poprawić trochę futro wystające. Oczywiście na nowej warstwie, która już nie jest przycięta do naszego dzika. Możemy też pobawić się w jakieś drobniejsze odblaski. Tak oto mniej więcej to wygląda. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ta technika wygląda na kilku innych pracach, właśnie wam się wyświetla parę przykładowych. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał okaże się przydatny. Pamiętajcie, jeżeli coś wam nie wychodzi, to nie załamujcie się. To nie wiedza, lecz praktyka zrobi z ciebie rysownika. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami.
a także zachęcam do oceniania tego filmu, abym wiedziała, czy Wam się on spodobał, czy nie. Zostawcie też swoje opinie w komentarzach oraz ewentualne propozycje na kolejne materiały. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia następnym razem.